Cześć kochani, dzisiaj mamy dzień szczególny, a mianowicie 4 stycznia 2023 roku fałszywego żydowskiego kalendarza. Dlaczego nazywam ten kalendarz żydowski? Ano dlatego, że macie przekierowanie wydarzeń astronomicznych boskich do Izraela, co jest niedopuszczalne. I co jest tak zwane homo deus, kochani. Chcę wam jeszcze powiedzieć o mechanice budowy nieba, o świętach solarnych, jakie prawidłowych, jakie powinny być obchodzone, i o nowym roku. A także dzisiaj dam ostatnie ostrzeżenie do tak zwanych elit żydowskich, satanistycznych. Nie będę was wymieniał z imienia i nazwiska. Dokładnie wiem, kim jesteście. Nie ukryjecie się. Wie to także Bóg. Kochani, wszystko w Układzie Słonecznym oddziaływuje na siebie wzajemnie. Związane to jest z masą i odległością obiektu. Bardzo dobrze można to zaobserwować w przypadku relacji Ziemia-Księżyc. Prawda? Sami możecie to zauważyć. To są najbliższe dwa obiekty, z którymi mamy styczność, że tak powiem, czyli Ziemia i Księżyc, że one oddziałują na siebie wzajemnie. Tak samo jest między planetami a Słońcem. Dlatego ruch Słońca w galaktyce oraz ruch planet odbywa się, jest jakby to powiedzieć, troszeczkę bardziej skomplikowany niż jest to na ogół przedstawiane. Różnica jest taka mniej więcej jak mapą Mercatora a globusem, prawda? Mapa Mercatora nie oddaje wam rzeczywistości, natomiast globus, który możemy powiedzieć, że to jest 3D, a mapa jest 2D. Globus natomiast już oddaje wam dużo lepiej rzeczywistość, prawda? Czyli wielkość państw i tak dalej, i tak dalej. Kochani, Ziemia kręci się wokół swojej osi. Jest nachylona w tak zwanym peryhelium, czyli pod kątem. A dodatkowo ulega tak zwanej precesji. To jest taki ruch bardzo powolny, trwa on około 25 tysięcy z hakiem lat. Dodatkowo ruch po orbicie słonecznej Ziemi nie odbywa się, nie jest to ruch kołowy, jest to ruch po elipsie. Są nieznaczne odchylenia. Dzisiaj właśnie mamy dzień szczególny, szczególny dzień w roku, albowiem dzisiaj mamy peryhelium. Dzisiaj jesteśmy na tej małej kuleczce zwanej Ziemią, najbliżej Boga Słońca. Tak jak wspominałem, w związku z mechaniką budowy nieba i ruchu solarnego powinniśmy obchodzić 4 święta główne w roku. To są święta przesilenia. Przesilenia zimowego, czyli tak zwane Boże Narodzenie. Kochani, Bóg jest Słońcem, nie człowiekiem. Człowiek jest istotą niższą, omylną, organiczną i bardzo kruchą. Tak więc no nie wolno personifikować Boga. Musicie, kochani, zrozumieć, że te wszystkie bajeczki żydowskie tam Józefie, Jezusie, Maryi, Osiołku, Trzech Królach, to są wszystko odniesienia astrologiczne. Tak? Tak więc personifikowanie jest po prostu zrobione po to, żeby... No nie gniewajcie się, żeby zrobić z nas debili po prostu, tak? Musimy odrzucić ten satanizm religijny i przyjąć prawdziwe święta i uznać prawdziwego Boga, którego właśnie tutaj widzicie, jak nam pięknie schodzi. Ale jesteś piękny, Panie Boże. Przepraszam, nie wolno też Boga tytułować per pan. Jest pan papież, jest pan prezydent, jest pan Rothschild, jest pan Blinken, jest pan Miedwiediew, jest pan Ławrow, jest pan Warburg, jest pan Rockefeller, jest pan Gates, jest pan Musk. Jest was trochę tam, ja wiem o tym.
diabłów. Ale jest Pan Kowalski, czyli ja, ale nie Pan Bóg, kochani. Bóg jest Słońcem. Nie wolno Boga zniżać do takiej istoty karykaturalnej, jaką jesteśmy my ludzie. Tak więc, kochani, Homo Deus musicie odrzucić. Musicie odrzucić Homo Deus. Musimy ustawić cztery święta przesilenia solarnego, które mamy, tak jak mówiłem, w grudniu. Później mamy święto w marcu, to jest przesilenie wiosenne. Następne jest w czerwcu, przesilenie letnie i przesilenie jesienne. To są cztery święta, które powinniśmy prawidłowo obchodzić i ustawić do nich kalendarz. Dodatkowo jest jeszcze coś takiego, że, tak jak mówiłem, Księżyc i Ziemia oddziałują na siebie. Także jest tutaj też troszeczkę ruch taki nieprostolinijny, bym powiedział. I orbita obroty Ziemi nie są w 100% zsynchronizowane z orbitą wokół Słońca. Jest ona troszkę dłuższa i wynosi o 1/4 dnia dłużej, prawda, żebyśmy się znaleźli znowu w peryhelium. Dlatego ustalenie tak zwanego roku przestępnego będzie niezbędne, żeby po prostu korygować to. Natomiast my jako istoty organiczne, jak i wszystko inne na Ziemi, podlegamy Słońcu i podlegamy cyklom dobowym i rocznym, tak? Dodatkowo, cóż jeszcze mogę tutaj dodatkowo dodać? No ten ruch planet i Układu Słonecznego jest już ludzkości bardzo dobrze znany. On był znany już od tysiącleci, kochani. Może nie tak dokładnie byliśmy to w stanie ustalić jak obecnie, ale musimy to jednak zrobić, żeby podporządkować się temu boskiemu Matrixowi. On jest taki jest i my go nie zmienimy. Także co jeszcze mogę wam... Wtedy będziemy mogli ustalić tak zwane ery. Ery też powinny być równymi przedziałami czasowymi. Astronomowie starożytni ustalili to na podstawie tam skojarzeń z gwiazdami, że tam jest baran, byk, prawda, i tak dalej, te wszystkie ery zodiaku tak zwane. No, jest to troszeczkę złudne, bo te planety też podlegają jakimś tam ruchom, a poza tym w przestrzeni, czyli w tym 3D, jakbyśmy je zobaczyli z innej perspektywy, tworzą całkiem inne konstelacje, tak? My sobie możemy tak kojarzyć, że to jest era ryb, to jest era tego. Ale może tak zostać, nazwy mogą zostać. Natomiast czasowo ma to zostać podzielone względem cyklów. Jeżeli ustalimy prawidłowo święta, ustalimy prawidłowo nowy rok, czyli dzisiejsze peryhelium, będziemy w stanie ustalić także właśnie ery i rok galaktyczny, czyli pełny obrót Układu Słonecznego, które porusza się również po elipsie, nie porusza się ono po ruchem kołowym, ale porusza się również po elipsie, a dodatkowo jeszcze faluje w ten sposób, prawda? W ten sposób względem płaszczyzny i osi galaktyki. Tak więc sami widzicie, że ruch, budowa, mechanika budowy nieba jest bardziej skomplikowana niż mogłoby się to wydawać, ale nie jest aż tak skomplikowana, żebyśmy nie mogli tego ogarnąć, prawda? Do czego was namawiam. Tak, kochani, to wszystko. A więc tak, cztery święta solarne w roku i piąty nowy rok, który wypada w zależności od ruchu planet, wypada w styczniu, ale nie wypada 1 stycznia. Widzicie, kochani, jak jesteśmy, cała cywilizacja, jak jest ogłupiona. No, gdzie są dzisiaj te fajerwerki, te sztuczne ognie? Przecież to dzisiaj jest nowy rok. Dzisiaj jest nowy rok. I pamiętajcie, nie ma czegoś takiego jak Boże Narodzenie. Rodzą się ludzie, kocą się koty, szczenią się psy. Natomiast Bóg stworzył się sam z siebie 4,6 miliarda lat temu. I żyje, ma się świetnie. My mamy tylko modlić się do Boga, wnosić intencje, w szczególności o to, abyście się nawrócili, o rozum dla was,
abyście dostosowali się do tego boskiego matrixu, bo nie jest to aż tak trudne i możemy to zrobić w erze wodnika, w którą już weszliśmy, bo era też jest przedstawiona, rok zerowy, tak zwane nazywanie coś po Chrystusie albo pod Chrystusem jest nieporozumieniem. Chrystus jest hybrydą literacką, nigdy taka osoba nie istniała, a wydarzeń globalnych, ziemskich nie ustawia się według ludzkich tam narodzin, czy ktoś tam sobie, nie wiem, puścił bąka, czy ktoś tam zrobił jakąś wojnę, czy coś tam, nie ustawia się według ludzi, tylko ustawia się według boskiego matrixa, czyli układu słonecznego. A teraz wydam ostrzeżenie dla tych żydowskich elit. Kochani, macie natychmiast zaprzestać uprawiać bluźnierstwo, zatrzymać tą satanistyczne NWO, Agenda 21 z Georgia. To, że zburzyliście ten pomnik tam, to nic nie znaczy, kochani. I ja o tym wiem i Bóg o tym wie przede wszystkim, bo Bóg jest moim natchnieniem, Słońce jest moim natchnieniem. Macie to natychmiast zatrzymać i macie zrobić grzecznie. Powtarzam, grzecznie. Mówię tutaj do CIA, mówię tutaj do NASA, mówię tutaj do FSB, do BND, do których pisałem już od kilku ładnych lat. Kochani, nigdzie nie uciekniecie przed Bogiem, nigdzie nie uciekniecie przed prawdą. Nie ma takiej opcji, żeby Bóg przepuścił nas z fałszywymi satanistycznymi, bluźnierczymi religiami w nową erę. Wszystko jest do dogadania i ustalenia. Tylko potrzeba waszej dobrej woli, tak? Żeby i podporządkowania się. Kochani, Bóg nie będzie z wami negocjował. Po prostu was rozpierdoli wszystkich, jeżeli będziecie dalej czynić to zło, które czynicie. Także, kochani, grzecznie zrobić opłatę. Przypominam też wszystkim, którzy nie uczestniczą w tym satanistycznym planie, nie są wtajemniczeni w te chore plany synagogi Watykanu, że również wszyscy powyżej 18 roku życia muszą zrobić opłatę, donację na pokojową apokalipsę. Musimy wybudować świątynię Bogu Słońce, przeprosić Go za grzechy cywilizacji, które uczyniliśmy w erze ryb, która jest przestawiona o jakieś in minus 180 lat, tak więc zgodnie z tym, co mniej więcej, co tam astronomowie wyliczyli, 2150 lat trwa era, więc w erę wodnika weszliśmy już w 1950-1970 roku. To wszystko jest, kochani, w przypadku waszej dobrej woli do dokładnego ustalenia. Nie ma żadnego problemu przy dzisiejszej technologii. Nie ma żadnego problemu, żeby to ustalić. Życie wykreowało się tutaj na Ziemi pod patronatem i sponsoringiem Boga Słońca, jedynej boskiej istoty, dzięki której istniejemy, która daje nam zdrowie psychiczne, światło, ciepło i mądrość. Życzę wam, żebyście czerpali z tej mądrości i abyśmy ustawili prawidłowo święta oraz abyśmy przeprowadzili pokojową apokalipsę. Papież Bergoglio jest ostatnim papieżem. Jest ostatnim papieżem. Nie będzie już więcej papieży. Kościół trzeba będzie przeorganizować. Wszystko z dobrej woli, kochani. Przyjąć nową przysięgę względem jedynego Boga Słońca. A natomiast z Watykanu należy zrobić muzeum satanizmu. Należy otworzyć archiwa watykańskie, dopuścić naszych europejskich naukowców, badaczy, oczywiście zweryfikowanych, tam nie może wyjść jakiś wariat, który będzie tam niszczył te archiwa. W archiwum watykańskim znajduje się, kochani, prawie cała wiedza starożytnych, która była skradziona z Biblioteki Aleksandryjskiej. I to ma być udostępnione ludzkości, ponieważ jest to dobro całej ludzkości i wiedza starożytnych, która nie zawsze była poprawna, ale już w starożytności wiedziano o zaćmieniach, potrafiono obliczać zaćmienia Słońca, robiły to różne cywilizacje, szczególnie tutaj kluczem jest cywilizacja egipska, bo
na tej cywilizacji wyrosły takie chore religie żydowskie jak judaizm, a później chrześcijaństwo, które zostało wprowadzone podstępem 330 roku. Kochani, donacja cesarza Konstantyna jest fałszerstwem z IX wieku. Generalnie religia chrześcijaństwo jest mieszanką, plagiatem, mieszanką religii Egiptu, Babilonu i właśnie tych żydowskich satanizmów, które są obrzydliwe, kochani. No, tak jak mówiłem, homo deus to jest obrzydliwość. Tak więc przeproście Boga za grzechy. Proszę wpłacić na pokojową apokalipsę, zrobić donację i 21 czerwca, czyli w przesilenie letnie, Bergoglio musi przejść rozmowę ze mną na placu podpalacza Rzymu, tak zwanego świętego Piotra. Trzymajcie się, kochani. Z Bogiem Słońca.